Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii polsko-piastowską w Crusader Kings 3. Naprawdę to już Imperium Slawii powinniśmy mówić, rządzoną przez dynastię Piastów. No ale niech będzie Polska, trzymajmy się tego. Ostatnio poszerzyliśmy nasze terytorium we Włoszech, utworzyliśmy tutaj tytuły królewskie, Królestwa Italii, Chorwacji i Serbii, które przekazaliśmy tutaj naszym dzieciom. Widać, że jednak mają oni dość duże problemy z utrzymaniem się na tronie. O dziwo, no jakieś tutaj... kto to w ogóle jest? Na przykład żona jakiegoś kagana ma być... kurde, co tu się dzieje? Dlaczego ten atakuje jego? No, mocno tu się komplikują te, widzę, sprawy wewnętrzne naszych tutaj na tych terenach, no ale zobaczymy. No tutaj jest też Bajzel. Na razie skupmy się może na naszym celu, czyli na ataku na Francję, bo też zdecydowaliśmy się tutaj znowu wyruszyć na zachód. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nasze siły są już w pełni gotowe. Oczywiście wzywamy wszystkich. I zobaczymy. No, najpierw niech się zbiorą. Dobra. No nic, to proszę iść po kolei zajmować, co tu się nam nawinie. Przynajmniej do momentu, aż ich główna armia wyruszy nam na spotkanie. Dobra, gdzie tu jest w tej prowincji główne miasto? Tu. Oh my god, 3% za region, czyli tyle co nic. No ale na razie tutaj idziemy w kolejne możliwości. Pięknie, no potęga artylerii. Myślę, że nie zależy, chociaż... Jacy my jesteśmy? Nie, myślę, że jakoś specjalnie nie jesteśmy towarzyscy. W cholerę z nimi. O! O dziwo, przyjęli wyzwanie, wyruszyli głównymi siłami. Kto powinien dowodzić? Myślę, że damy to jemu. Wydaje się lepszym dowódcą. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Zaraz dojdzie do bitwy. Okej, okay, no, ach, niestety nam odskoczyli, nie udało się ich dopaść. Zajmijmy może to. I z jakiegoś powodu mamy to przegrać, więc nie podejmujemy tutaj tej ryzykownej operacji, ale będziemy ich ścigać dalej. Być może po prostu, no, zły teren był, no nie ukrywajmy, to był teren górzysty. To mogło być powodem tego zagrożenia porażką. No nic, wyruszamy może teraz przeciwko tym 10 tysiącom. Zanim się ich wszystkie siły zbiorą, powinniśmy być w stanie tutaj całkiem nieźle przetrzebić. Doszło do generalnej bitwy. W międzyczasie tutaj... Okej, niech będzie ambitny. No dobra, na razie ich praktycznie miażdżymy. Mamy ogromną przewagę, ale też wkrótce dojdzie wsparcie, więc to się zmieni. Dokładnie, no dosyłają dość intensywnie kolejne oddziały, ale to jednak nie zmieni losów tej bitwy. Już jest prawie, że dla nas, chociaż ciekawe, ci już nawet chyba nie dołączą, po prostu zdecydują się na wycofanie. Dlaczego my tracimy? Co tu się stało? No nie wiem, ale no rzeź, my straciliśmy 5 tysięcy ludzi, on 50 tysięcy ludzi, więc to jest praktycznie po zawodach dla niego. Mamy też już 80% punktów zwycięstwa, czyli lepiej niż dobrze. Pięknie rozbiliśmy. Chyba nie możemy już więcej uzyskać z bitew. Resztę trzeba uzyskać z okupacji. Tak mi się wydaje. No nic, to będziemy teraz... Może najpierw odbijmy to, co nam oni zabrali, bo to nieładnie, żeby coś tutaj
utracić w ten sposób. No i cztery miasta przynajmniej trzeba by było zdobyć, żeby to się ogarnęło. No, oni tu mają 3000. Zobaczmy, czy mamy jakiś wolny zakon. Mamy. Najmijmy go. I nie... O, tylko tu jest ta, ten górski teren. Mianujmy jakiegoś dobrego dowódcę i to powinno troszkę poprawić nasze szanse. Chociaż rzeczywiście kawaleria ciężka w górach, no to nie jest idealne rozwiązanie, nie ukrywajmy. No tutaj, tak jak mówiłem, po 3%, więc troszkę mizernie. Możemy ich pogonić za nimi, czyli wyprzeć ich na równiny, co będzie dla nas zdecydowanie lepszą sytuacją. I może udałoby nam się ich dopaść na tych równinach jakoś. No niestety nie idzie nam to. Wszędzie góry. Myślę, że ruszymy naszą żelazną pięść. No niestety uciekli, czyli kolejny region musi zostać zdobyty. Uwielbiam artylerię, wiem, że się powtarzam, ale no to idzie jak burza. No i pięknie, mamy zwycięstwo. Tak łatwe, że aż trochę smutno, liczyłem na większe wyzwanie, no ale przesunęliśmy znacząco naszą granicę na zachód. W tej chwili praktycznie no, w następnych konfliktach będziemy mieli otwartą drogę na ich stolicę. Możemy iść w tą. Idźmy tutaj. No i co teraz? To jest tak. No tutaj, no oczywiście, że oni przegrają. Gdybym, bo tu jeszcze bunt doszedł. Gdybym mu odebrał tego wasala, czy skończyłoby to bunt? Tak z ciekawości? Tak, oszustwo małe, ale w ten sposób można czasem uratować komuś tyłek. Ponieważ jeżeli przestaje być wasalem, no to nie ma de facto powodu atakować. I trudno, tu zrobimy podobnie, mimo że no, tracimy trochę przez to opinii, ale no, nie chcę, żeby tutaj on stracił jakby władzę. Oczywiście później trzeba to, no wiemy, to jest troszkę wykorzystanie mechaniki gry, ale niech tak będzie. Oczywiście, no mówię, płacimy za to również, więc to nie jest tak, że to jest całkowicie bezkarne, więc okej. A czemu my w ogóle nie mamy tutaj sojuszu? A, bo nas nie lubi z jakiegoś powodu. Maklejmy. No dobra, mamy też znów jakąś frakcję. Greccy populiści, czyli nieprawdopodobnie gdzieś tutaj dojdzie do buntu. No i dość dużo mamy muzułmanów, więc póki co myślę nie będziemy prowadzić dalszych ekspansji. Okej, zróbmy też tutaj wyprzedaż jeńców. Bo czemu by nie? Pięknie. Okej, czyli to nam da jakąś dodatkową kasę, ale tu zastanówmy się, bo komu to damy? Czy mamy kolejne córki, które mają, mogą być wydane za mąż? Nie wiem, ale zaraz. O, on ma też w sumie. Coraz bardziej się przychylam do tego, żeby jego zrobić następcą, bo
Naprawdę jest dobry, dobry wojownik. Zobaczmy jeszcze jego syna, też ma bardzo dobre cechy, tak. Myślę, że zdecyduje się na ten ruch, to nie jest jakaś wielka zmiana. Możemy tutaj zmienić na króla tego. Oni mają, no, statystykami są praktycznie równi, ale myślę, że ten święty wojownik, odważny, to znaczy, że tak, tak, to jest na pewno on i decydujemy się wyznaczyć jego na następcę. I teraz co dalej, bo to jest dość duże królestwo. Czy ja mu to chcę wszystko przekazać? Tak, będzie naprawdę dużo tych ziem wtedy. W sumie tak, mogę najpierw stworzymy ten tytuł. Ale niech będzie, niech będzie. On i tak przejmie władzę, więc to zostanie jakby w rękach państwowych, więc no nie czuję tutaj problemu z tego powodu. Jak najbardziej w ten sposób możesz to dostać. Więc dwa jakby tytuły. A oprócz tego tu by trzeba było potworzyć więcej wasali. Tylko komu to rozdać? Gdzie jest tak? Ty jeszcze nie masz męża. Powiedzmy w ten sposób, albo może kto tu się dobrze prezentuje? Nie chciałbym kogoś, kto ma jakieś ziemie, bo to nam może później stworzyć problemy. No, on jest w dobrym wieku. Czy on coś dziedziczy? Chyba nic. Wydaje mi się, nie, nic nie dziedziczy. No, i nie jest taką bliską rodziną, więc super się nadaje na to stanowisko. Czy stanowisko, w sensie na, żeby tutaj, tylko że teraz, czy on. Nie mogę mu. A, nie mogę go zaprosić. Muszę jeszcze rok poczekać. Ale dobra, czyli on dostanie powiedzmy jedną prowincję. Jeśli tak dostaje dużo innych. Damy już jeden teren, już od razu naszemu wnukowi. Czemu nie? Powiedzmy Savoie. Czyli gdzie jest twój syn? Tu. I od razu te ziemie niech idą do niego. Mógłby jeszcze trzy mieć. A właśnie, ile jest? Bo tu jest jakaś chyba też taka mała prowincja. Czy ja nie mogę tego dać? Bo to jest. O, tutaj ma tylko trzy te. To by było akurat te 7. Dobra. Czyli w ten sposób. Ale dalej, ile tu jest tych ziem? Idziemy na imprezkę. Czemu nie? Będzie chciwy. Jesteśmy współczujący, czyli nie, nie chcemy, żeby nas z czym był chciwy. Niech będzie towarzyski. Teraz są czasy w miarę spokoju. Nie chcemy mu tutaj zrobić jakiegoś wielkiego szaleństwa. Co do tych wasali, czy ja mu to wszystko chcę przekazać? Tak, niech on tym zarządza póki co. On jest naprawdę silny. Być może będzie prowadził samoistną ekspansję tutaj.
Możemy też stworzyć teraz jakiś epos o naszej rodzinie, który podniesie tutaj nasz prestiż i oczywiście nie jesteśmy sknerowaci, więc robimy jak najbardziej bogaty. I chcemy, żeby to było o naszej rodzinie. Czyli ona już jest dorosła, nie wzięła jeszcze ślubu? I teraz kolejne ziemie tworzymy tutaj. Wiem, że dużo zabawy, ale okej. Potrzebujemy też zarządcy. W sumie niech nasz syn już nabiera doświadczenia, zanim będzie królem. I teraz twój małżonek. O, czy ja stworzyłem tutaj... chyba nie. Nie stworzyłem tytułu. No dobra, otrzyma to wszystko. I jeszcze nam zostały... dwa nam jeszcze zostały do rozdania. Tutaj... i tutaj. Teraz myślmy dalej. Kto tu może się nadawać? Moglibyśmy na przykład... w sumie... czemu nie? Niech jego braciszek też tutaj co nieco dostanie. Będą rządzić obok siebie. Mam nadzieję, że nie będą tutaj walczyć między sobą. No i ten niestety jest w niewoli, więc się nadaje. Tu mamy jakiś piastów. Na pewno... a tak, po nim przejmie kto? Kto to w ogóle jest? To jest... a, bo to jest syn syna, dobra. Ale któryś z braci, powiedzmy, że ma strasznie dużo roszczeń, więc... czy ja tego chcę, bo nie wiadomo, kto po nim to potem przejmie. O, on ma brata. Który już ma syna. To mi się wydaje ok. On może otrzymać tereny tutaj i to nie będzie dla nas jakoś uciążliwe. I nie chcę mieć nadmiaru wasali, tak więc robimy tutaj sobie super wasala. On jest naszym następcą, więc raczej nam nie będzie zagrażał, a ma tutaj możliwość teraz samoistnie na przykład podbijać pewne tereny. Dobra. Chciałbym ten bunt, bo chciałbym ten bunt, żeby się... zaczęło... nasza córka zmarła przy porodzie. Nie, to... a czemu ona jest... co to ma być? To jest nasza córka, dlaczego ona nie jest z rodziny Piastów? Zaraz, może to zobaczyć, co tu się dzieje. No nic, będziemy go chronić, bo jesteśmy współczujący. Okej, podnieśmy, chociaż z drugiej strony, nie wiem, myślę, że jak on, ile on nam płaci? Płaci nam całkiem sporo, ale mógłby płacić więcej, więc... czemu nie? Ale... co tu się stało? Czyli po nim przejmiemy my. Czy on się zgodzi na małżeństwo? Powiedzmy z naszą młodszą córką. Za cholerę się nie zgodzi. No to jest troszkę nieładnie. Oczywiście moglibyśmy go pozbawić tych terenów, ale to znowu będzie akt tyranii.
Na razie zobaczymy. W ogóle jak z naszą tyranią? Czy już ją troszkę ogarnęliśmy? Może 28 z 40, które było. Więc jest lepiej. No dobra, stwórzmy ten epicki poemat o naszym rodzie. Czemu nie? No powiedzmy, niech będzie w ten sposób. I powstał jakiś epicki poemat. Zaraz zobaczymy, co nam to daje. Uuu, 5 prestiżu na miesiąc. No po prostu toniemy w tym prestiżu, co by nie mówić. Bardzo dobrze. Mamy już też swoje lata, 60 na karku. Ach, i znów problemy z religią. Gdzie to było? Jeszcze pewno się tak nie dowiem od razu, bo to nie widać, ale i tak znalazłem innego, który tutaj zmienił religię. Spróbujmy to ogarnąć pieniążkami. Uuu, tylko że nie bardzo to idzie. Jeszcze chce na nas mieć haka, no nic. Musimy to robić, bo inaczej tutaj, no właśnie, już się zaczęło. Ten się wydaje chętny do zmiany religii. No tu się nie obędzie bez pieniędzy. Tutaj, no nie, to wszędzie będzie trzeba popłacić, ale na to stać, a generowanie tutaj nowych sekt religijnych nie jest tym, co byśmy chcieli tolerować, tak więc od razu będziemy to na bieżąco eksterminować. Na szczęście wszyscy nas bardzo, a to bardzo lubią, więc... No może przesadzam, że wszyscy, ale większość. Kurde, tyś ludzie znikną, no ty to... No dobra, będzie dużo ludzi miało na nas jakieś haki. Idziemy na imprezę, odstresujmy się od tych problemów religijnych. Bo tu jest bajzel. W sumie, jak już wydajemy pieniążki, to rzućmy okiem, co można tu wybudować. Z pewnością już coś można, oczywiście. Dokładnie. I oczywiście Wielkopolska. No, jesteśmy niedługo, będziemy na maksa rozwinięci na niektórych obszarach, czyli no jeszcze trochę brakuje, ale idzie w dobrą stronę, zwłaszcza w samej Wielkopolsce, w sensie w Poznaniu. Chociaż te inne regiony też są całkiem nieźle rozwinięte. No, o, i pięknie, jesteśmy jeszcze bardziej lubimy imprezy i też się troszkę odstresowaliśmy. O my god, tylko że się zagapiłem, a tu pojawiają się kolejni herezjarchowie, czy jak ich tam nazwać, nawet nasz brat. Ludzie kochani. Wstydzilibyście się. Przecież tu poszło chyba z 5000 na to. Ja no może przesadzam, ale z 1,5-2 na pewno.
A to jeszcze nie koniec. No i mamy bunt, ale tak, po kolei, czyli pauza. Zacznijmy, a właśnie, tylko kurde, teraz tu pogubię tych wszystkich, te herezje, kurde, no, a nie, to są te, które już widziałem. Albo i nie. No nie, tego nie widziałem. No nic, czyli kogo już mi tam przegapili, co jest problematyczne, a nie chce mi się szukać całej mapy w poszukiwaniu tych zdrajców. Gdzie jest ten bunt? To jest bunt muzułmański, czyli wszędzie, na wszystkich terenach, które świeżo co przejęliśmy, pojawili się muzułmańscy powstańcy. Oczywiście wezwiemy zakon w takiej sytuacji, bo czemu by nie? Przecież to są niewierni, warto ich tutaj zmiażdżyć. Możemy mieć troszkę problemów, bo tu widzę, nie na wszystkich ziemiach mogę zdążyć ich eksterminować. No, ale miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. Czyli tak, co on tutaj... On by chciał... To ma gwarantowane... Obniżyłem mu podatki zamiast tego. A, nie mogę, kurde. No to mi się bardzo nie podoba. Czyli ja nie mogę mu modyfikować umowy. Bo on zmodyfikował ją, używając przysługi. I od razu wepchnął się do rady. Chyba. A nie. Tylko na razie uzyskał prawo w teorii. No nic, idziemy na południe. Będziemy niszczyć te armie najpierw. Co się tutaj znowu dzieje? Kto go zaatakował? Bośnia. Ale ma on, widzę, sojusz z bratem, więc powinien być w stanie jakoś sobie poradzić. No dobra. I dorasta. No, też jest utalentowany, ale no mówię, no nie tak jak jego brat rządzący tutaj we Włoszech. Nie, kogo nauczy? Naszego syna. Nie, go nauczy troszkę o wojnie. On się z tym specjalizuje, więc bardzo dobrze. No, niestety tutaj widzę, że przeciwnicy się wycofują. Wysyłamy siły teraz do Włoch. Dobra, niech sobie dołączą do nas, to nie jest problem. Koszty tego tutaj transportu są gorzej niż straszliwe, no ale cóż poradzić. Dobra, mamy też kolejnego perka dyplomatycznego. Jeszcze będzie więcej dyplomacji, bo będzie to wynikało z naszej sławy. I kierujemy się chyba na główne siły, te 30-tysięczne siły buntowników należy unicestwić jak najszybciej. O, łapaliśmy jakiegoś jelenia żywego. Możemy z niego zrobić żarcie. Nie, trzymajmy go sobie w ogródku jako coś unikatowego. Czemu nie? Tutaj widzę, buntownicy popełniają masowe harakiri, atakując naszą zawodową armię. Ale mamy dopiero 40% punktów zwycięstwa, to ciekawe.
A myślę, że nasz władca jakoś nie potrzebuje tu niczego. Po prostu jest uosobieniem potęgi i majestatu. Po co mu tu jakieś dodatkowe symbole? On tutaj nie musi tego posiadać. Ktoś tam nam zginął w bitwie. No nic, idziemy tutaj czyścić, ale póki co, no nie ubywa tych muzułmańskich buntowników. Naprawdę jest ich multum i są praktycznie wszędzie. Troszkę mnie dziwi, że ich nie ubywa, no bo... Czy nie ubywa, w sensie, że te procenty się nie zmieniają, no bo jednak zniszczyliśmy większość. No, lojalność, niech po prostu nas... Okej. Okay. Czyli złapaliśmy ich przywódcę, niezbyt ciekawy typ, nawet nie będziemy go rekrutować na wojownika. Tymczasem mamy jeszcze tutaj dość długą listę więźniów, dla których przygarniemy jakieś kwoty. A i nasza córka potrzebuje wychowawcy w zarządzaniu. Nikogo tu nie mamy specjalnie dobrego. Więc niech on ją wychowuje, niech się do czegoś przyda. Aj, niestety polubił alkohol, co nie jest za dobre, no ale chyba nie będę, czy na pewno już nie będę zmieniał, ponieważ przyznałem mu tak dużo terenów, że no powiedzmy szczerze, gdybyśmy teraz dali kogoś innego na następcę, to TTO. Ale to nie nasz, dobra. Przybałem, że ktoś rozwiązał tutaj nasz zakon. Ale to jacyś tam inne dziadygi. No tu trwa wojna domowa. Ale nasi wygrywają. No i tu niestety przegrywają. Dlaczego oni go atakują? No oni chcą ciągle ją na tron, ale ja naprawdę nie bardzo bym chciał, żeby ona poszła na tron. Bo ona jest gdzieś tutaj, po pierwsze zmieniła religię, po drugie... Gdzie ona w ogóle jest? Kto jest jej mężem? No nie, no ten, szef tego imperium. Zawsze jest metoda wysłać pieniądze i chyba spróbujemy tak to zrobić. Być może, jeśli będzie miał odpowiednie środki, powiedzmy, a kolej my nie mamy aż tyle też pieniędzy, bo widzę, że nas ta wojna wykosztowała. Może jak najmie najemników, to coś to zmieni. No nie wiem, no teraz tak nie idzie mu za dobrze. No oczywiście możemy zrobić to co zawsze, czyli odebrać i przesunąć. Ale poczekajmy, no mocno się spłukaliśmy. Okej, tutaj powstały jakieś małe muzułmańskie państewka. W ogóle kto tutaj rządzi? Dobra, wiecie co, myślę, że skorzystamy z tego, bo to są takie maleństwa i po prostu z marszu to zajmiemy. W ten sposób. I wiecie co, użyjemy po prostu zakonu. Niech się do czegoś chłopaki przydadzą. No to są tak niewielkie... O, tylko że oni mają 7 tysięcy, to nie przejdzie, widzę. Dobra, zaprzyjdą nic, no to w takim wypadku... Musimy wezwać siły lokalne, no nic, no miało być...
Szybko i tanio troszkę się skomplikowało, niestety. A, no nie, no chcemy wyższe standardy, chociaż... więc tak, tu nie ma chyba co więcej do werbowywać. W sumie... Wiecie co... Niech już to... rusza do działania, co nam tutaj... się zwerbowało. No większe ilości nas tylko... spłuczą finansowo, więc czemu by to robić? Czyli ktoś tu jakieś zdrady małżeńskie widać tutaj plenią. Trudno. Jedna wojna wygrana. I druga będzie zaraz też wygrana. Tutaj jednak mamy armię, która ma armaty, więc nie będzie z tym problemu, po prostu egzekucja. Dobra, to do tych ziem. Mamy jeszcze jedną córkę też i znajdziemy jakiegoś mężulka. Tylko, że ono dziedziczy co nieco. A nie, on ma tylko kompanię. No dobra, czy ty zgodzisz się matrynarnie? Zgodzisz się. Gdzie jest ta nasza córa? Tu. No na razie nie przybędzie, ale to za rok będzie na naszym dworze. Jakieś zdrady, kombinacje. Przez rok sobie damy radę z tą nadwyżką. Kolejna impreza. W międzyczasie mamy też znowu tutaj tego szrajna, którego nie potrzebujemy, więc to przekażemy tutaj. No tutaj pieniążki pomogły i wyraźnie nasi sobie teraz radzą lepiej. Ten mi się nie podoba. Kto po nim dziedziczy? No jaki właśnie koleś znikąd. Czy on jest z nami spokrewniony? Chociaż w sumie... tylko bądźmy pewni, że wychowa go sami. Dobra, możemy go wychować. W sumie przynajmniej będzie na pewno Polakiem i Słowianinem, co na czym nam zależy. Czy ja tutaj mogę ten tytuł utworzyć? Mogę, czyli potem będziemy to rozdawać. Mamy też kolejny punkt naszego drzewka. Wow, ale mamy tutaj już doświadczenia dyplomatycznego. No i kogo byśmy chcieli? Nowego kanclerza. I zostanie nim, zaraz zobaczymy kto. Kto jest najlepszy? On. Umarł jakiś nasz przyjaciel, co mnie nie cieszy, no ale nasz brat nawet. No nic, zdarza się. Czekamy na to małżeństwo teraz. Tak jest, zgadza się. I teraz on jest na naszym dworze. Co znaczy, że możemy mu przekazać te ziemię tutaj. A, bo do kogo to należy? Nie wiem nawet gdzie on... A, stąd. Aha, czyli tak się tutaj... Ależ tutaj rozciągnął. No nic, jest jak jest, to nie nasz problem, że oni tak się tutaj porozciągali. W ogóle co do ilości wasali, no oscylujemy ciągle na granicy. Będzie znów trzeba na coś kombinować niedługo. Czy dałoby się utworzyć tutaj królestwo? No niestety nie. Moglibyśmy utworzyć panonię, ale to będzie straszny bałagan. Albo tutaj jakieś królestwa na północy.
Okej, kolejna impreza. Kurde, to po prostu jedna się kończy, druga się zaczyna. Nieskończony ciąg imprez. Pieniądze nam płyną również ogromnym strumieniem. Nie, darujmy sobie. Nie chcę stać się alkoholikiem. Jak nasz, no kurde, nasz syn, no nic, zdarza się. Lubi sobie wypić. To troszkę mu przeszkadza w zarządzaniu, no ale trudno. Jest jak jest. Wydajmy też znowu pieniążki na rozbudowę. W ten sposób lepsza kawaleria, czemu nie? Trochę więcej kasy. Naprawdę my nie potrzebujemy jakoś specjalnie więcej terenów. To, co mamy jako naszą domenę, myślę, że nam spokojnie wystarcza. 11 ziem. Naprawdę sprawnie je tutaj upgrade'ujemy. I jak zwykle coś przejęliśmy, tak to bywa, chyba tutaj tak jest. Możemy pozawierać sojusze, w sumie czemu by nie, sojusze nam podnoszą statystyki, jeżeli jesteśmy dyplomatą, więc to nam odpowiada. Rzućmy, co byśmy tu jeszcze mogli zrobić? No moglibyśmy te wielkie królestwa potworzyć, ale Bułgaria mnie przeraża, żeby mieć takiego bloba tam. Bawaria może, ale też byliby strasznie silni. Chyba najprędzej zdecyduje się na tytuł, powiedzmy tutaj, w ten sposób. I ten ród, który rządzi tutaj, otrzyma tytuł królów Szwecji. Dostaną też, powiedzmy, to. To, no dobra, czy tu no troszkę załapali też w jakichś innych miejscach, ale nie jest to jakiś wielki problem. Co to jest? Małopolska, no nie, tego im nie dam. To już jest kolejne królestwo, czyli w teorii bym mógł tutaj to Sampi zrobić jeszcze i przekazać, powiedzmy, im. Też nie są do końca nasi, ale niech będzie. Stworzymy to Sampi też. I troszkę tutaj uporządkowaliśmy. To są tereny dosyć biedne, więc ci wasale nie będą dla nas problemem. A możemy im tutaj, o, porozdawać takie oto ziemie. I tutaj praktycznie teraz wszystko należy do kilku co silniejszych królestw. Co do wasali, ograniczyliśmy ich liczbę o 5. Nie osłabiając według mnie de facto naszego państwa. No ci mnie też się nie podobają, że tak mają te ziemie wszędzie, no ale jest jak jest. I kontynuujemy. Oczywiście istnieje też opcja pozbyć się tego typa i dać to, powiedzmy, naszemu synowi, bo on ma teraz dosyć niewiele ziem. Jak to wygląda od strony tyranii 13, czyli on sobie nie radzi, wiecie co, zrobimy to, on sobie nie radzi z tą wojną, mam nadzieję, że jeśli przekażę mu te ziemię, bo ten to odda bez problemu, on to dostał, ponieważ miał wziął ślub z naszą córką, ale nie zmienia to faktu, no, że troszkę to mu nie poszło, nie doczekał się potomka. I
Dobra, to będzie w ten sposób. W sumie powinno go to naprawdę wzmocnić w tej chwili. Chociaż widzę, że dalej przegrywa z jakiegoś powodu. Ja mu chcę dać dwa tytuły. W sumie czemu nie? I tak nie jest jakoś super potężne państwo. Jaka to jest w ogóle dziedziczenie? A, czyli to jest jakieś takie prawo, widzę, jeszcze starodawne. Nie, no, jak to się nazywa? Nie premiogenitura, jak u nas. No dobra, tu jest dobrze, czyli Francja została ponownie osłabiona. A pielgrzym, bo zastanawiałem się, co znaczy ten symbol. No, co do zmian religii, zaraz rzucimy okiem, poczekajcie, bo chyba się to zaczyna ciąć. No nie, no niestety przechodzenie z religii muzułmańskiej na słowiańską, no jest dosyć powolnym procesem. Znów nam jakieś ziemie wpadły. Gdzie tym razem? Międzyrzecz. Są bunkry w Międzyrzeczu, ale mogą być widać też świątynie. No dobra, mamy tutaj coraz więcej wnuków. Czego my go wychowujemy? Nie, wychowuje go, no nie, jakiś muzułmański dziadyga. Nie ma takiej opcji. My go będziemy wychowywać. I będziemy też wychowywać jego młodszego syna. Bardzo dobrze. Okej. Pięknie. Skończyliśmy całe drzewko dyplomacji. Kolejny, w sumie nasz władca był dość wojowniczy. Więc skupmy się jeszcze na trochę na wojnie. I niech to będzie strategia. Pięknie. No, tu widzę jakieś powstanie, co tu się wydarzyło. Doszło do buntu miejscowej ludności. Czy możemy w tym pomóc? Bo generalnie przeciwko tego typu powstaniom powinni się móc pomagać. Możemy. Czy ja mogę to zrobić tym razem zakonem? Powinna być taka możliwość, bo to jest za darmo. A to są muzułmanie, więc powinienem być w stanie ich rozwalić, tą armię. No niech on dowodzi, powiedzmy. Nasi sobie tu widzę nie radzą w ogóle. Ale no, nasza ciężka jazda zakonna po prostu wdepcze w ziemię tych muzułmańskich chłopów. I też tak się stało. Pięknie. I też zakon sam wrócił do domu. Naprawdę zakony są przydatne, jeżeli się ich dobrze używa. A widzę, mamy ich tu dużo. Typowo kawaleryjskie, to ciekawe, bo to widzę zależy od kultury. Jak grałem innymi nacjami, no to był zupełnie inny skład, powiedzmy, zakonów. Dobra, czy my chcemy, czy nie? Myślę, że na razie to jakichś kolejnych wojen nie będziemy robić. Jak tutaj to trwa? No kurde, nie mogą tego rozegrać, widzę, kurde, nie radzą sobie, no. No, nasz syn jest naprawdę dobrym zarządcą, bym powiedział. Coraz więcej ma dzieciaków. O, ten troszkę mu się nie wyrosło. I tutaj czytamy jakieś pisma Aleksandra Wielkiego na temat jego wojen w Mezopotamii, oblężenia Tyru. I myślę, że no, jesteśmy władcą współczucia, nie chcemy plądrować i gnębić ludności, więc
Nauczmy się, jak lepiej oblegać, czemu nie? I ktoś nas szantażuje. No dobra, ustąpimy. Ten dziad na Kujawach, czy ja mogę mu odebrać te prawa? No niestety nie mogę. Nic na to nie możemy niestety poradzić. Bardzo mnie to nie cieszy. I no tak jak zakładałem, skończyło się utyciem przez to, że tyle odpuścił, może kolejne uczty na jakiś czas. A nie będziemy to nikogo prowokować, po prostu w ten sposób. I wybierzmy się na pielgrzymkę, to powinno troszkę tutaj... Gdzie? Niech będzie Nowogród. Daleko, daleko nasze wschodnie rubieże. Wyruszamy. O, schudliśmy od razu. I co tu się stało? Czyli mamy jakieś nad... Nie, no tym spieszymy się, więc... Po prostu nie będziemy kontemplować natury, dotarliśmy na miejsce. I wracamy. Nasz król jest w gorącej wodzie kąpany. No, i chyba jednak po powrocie będzie miał ochotę przejść się na imprezę, mimo że go to znów utuczy. O, pogadamy o strategii, jesteśmy początkującym tutaj dowódcą, bardzo dobrze. Zaprzyjaźniliśmy się. Si. O, tu jakaś rewolta, to chyba u nas, tak, niestety u nas, a nie u wrogów. Jak myślałem, tutaj no wszyscy są Polakami, więc to nie będzie robić problemów. Pięknie tutaj słowiańska religia. O, znalazłem chyba jakieś tutaj... No nie, myślałem tutaj znaleźć do jakichś starosłowian, bo no trochę ich tu jest, ale widać, że to po prostu z pozostałości. Jakby nam szło, gdybyśmy powiedzmy spróbowali zmienić wiarę, no nie wiem, niech będzie tu. Co nie idzie mu? Nie, co to miało być? No miałeś... A nie, chyba ja nie mogę poza naszymi terytoriami? W ogóle to nie idzie? Nie wiem. Wygląda jakby to w ogóle nie szło, więc odpuśćmy może na razie. I znów nam się przytyło, co nie cieszy. Mamy też kolejną wnuczkę. Nie wiemy, kto jest ojcem. Znajdźmy jej może mężulka. No, w sumie... To dam jakiś sojusz. W sumie niech będzie. Czemu by nie? A tutaj skupmy się na tym, ponieważ zdobycie tego najwyższego stopnia da nam 100% kontroli. Oczywiście o ile to... tylko dlaczego tu jest grecka kultura, tego nie wiem, na Litwie. Będzie to trzeba później ogarnąć. Oczywiście mógłbym go odwołać, ale... A, bo kurde, on ma tutaj... Troszkę za dużo tych tytułów, to mi się nie podoba. Ja wiem, że nie chciałem mieć aż tylu wasali, ale bez przesady, niech to jakoś tutaj funkcjonuje, więc odbierzemy mu to. I teraz tak, kto ma tytuł Austrii? On ma bezpośrednio, no to no nic, to na razie niech to ma. Ale przynajmniej mówię, to już mu odebraliśmy, co jest lepsze dla nas, bo to jest częścią jakby naszej tutaj domeny, czyli Królestwa Polski. I tutaj wolę bezpośrednio zbierać te podatki. Sytuacja z wasalami jest pod kontrolą na chwilę obecną. O, tu doszło do podziału. Co tu się stało w ogóle? Zaraz rzucimy okiem.
Czyli tutaj rządzi nasza siostra, czyli jednak zostało. Aha, czyli nasz syn został tylko tu. Ta rządzi tutaj. No właśnie, to jest problematyczne, bo teraz po niej przejmie on. I on też przejmie po ojcu, czyli te ziemie przejdą na rzecz Imperium Mongolskiego z perspektywy, co jest mi całkowicie nie na rękę. Tutaj co gorsza mamy jakichś polskich tęgrystów, którzy no... Sorry, mimo że nam to zaszkodzi, to postępujemy w ten sposób. Czy zaszkodzi? No w sensie... to jest Piast, jego dzieci nie są tęgrystami, dobra. Bruździłeś, okej, okay, ale no wybieramy mniejsze zło, no... Osadzanie tutaj z powrotem naszego syna może nie być takie łatwe. A ty powinieneś być w miarę lojalny teraz w Chorwacji. No, synu, żeś się nie spisał. Nie jesteś zły, ale no nie potrafiłeś rządzić. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze podjęliśmy decyzję, wybierając drugiego syna na przyszłego cesarza. No mimo, że no troszkę za bardzo lubi sobie wypić, ale przynajmniej sobie radzi ze swoimi ziemiami. Kolejne. Okej, okay, czy możemy tu kolejną wojnę zacząć? Pewno tak. Następne wojny myślę, że poprowadziłbym tutaj, żeby wzmocnić nasze tutaj Królestwo Szwecji, które utworzyliśmy. Moglibyśmy też w teorii stworzyć jeszcze Królestwo Danii, bo tak, kto tu rządzi jeszcze? A, nie bardzo, bo to jest częścią tego Nordmarku. Nie ma tutaj sensu tak to robić, nie. Czyli te ziemie po prostu częściowo, czyli na przykład tego wasala przekażemy, albo na razie nie, w przyszłości przekażemy pod Królestwo Szwecji, ale póki co... A, czyli możemy jedną wojną... O! To jest bardzo ciekawe, czyli jedną wojną moglibyśmy przejąć wszystkie ziemie de jure, do których mamy roszczenia. Super! No tego się nie spodziewałem, czyli możemy jednocześnie zająć to, resztę Włoch, resztę Epiru i tutaj wyrównać granice. No, to mi się bardzo podoba. Ruszamy. Czy chcemy to robić w tym, czy w następnym odcinku? To jest teraz pytanie, bo to może być dość długa wojna. Chyba ją dokończy. Tak, na razie powołajmy. Powołajmy też oczywiście jeden zakon, których widzę jest coraz więcej. A, jakaś tutaj się tnie i też właśnie dlatego myślę przerwie, bo no już dość długi jest ten odcinek, co znaczy, że będzie coraz więcej tutaj cięcia się. Co się tu dzieje z tymi siłami? Dlaczego one się tak wolno zbierają? Bo tutaj tak, wy nie, wy się jakoś zbieracie, jakbyście nie mogli, więc po prostu ograniczymy do tego, co jest. A reszta, wy te kurde, no. Będziemy walczyć częścią sił, resztę się najwyżej dowerbuję trochę później. No 5 miesięcy nie będę czekał na wasze zebranie się. Ile w ogóle wycisnęliśmy? Wróciliśmy z imprezy, bardzo dobrze. O, jakieś poszukiwania. Wiecie co, Norwacja jest już stary. Myślę, że nie. Myślę, że sobie już odpuści. Niech tym się zajmą jego ludzie. Kto zostanie dowódcą połączonych sił? No dobra, on niech będzie.
No my byśmy mogli, chociaż w sumie na stare lata może chciałby się jeszcze wykazać. Na razie po prostu ruszmy na wroga, zobaczymy co tu się wydarzy. Oczywiście kto się tutaj wcisnął? Jakiś dupek z Istrii. Nie, za co on to zrobił? Nie ma tutaj żadnych możliwości. Po prostu jakąś miał przysługę. Dobra. Też dawno nie budowaliśmy. Widzę to po ilości kasy, więc zanim zajmiemy się wojną, kolejna tura rozwoju. Czemu by nie? To, bo jest tańsze budynki. Najwięcej kasiwa. Gdzie tu jest Wielkopolska teraz? To zmniejsza koszty. O, nasza stolica osiągnie niedługo maksymalny rozwój. 23 sztuki złota na miesiąc. To jest po prostu cudo, jeżeli chodzi o dochody z naszej stolicy. Pięknie. I w ten sposób. Znów nam coś wpadło, czego nie chcieliśmy. Co to jest? Kuźminiu. O, widzę, że też te świątynki się całkiem nieźle rozwijają. Pięknie. Ale wracajmy do naszej wojny. Oczywiście musimy śledzić, gdzie się pojawi główna armia francuska. Ale wiecie co? Zróbmy tutaj przerwę, bo no już jest długo, nie chciałbym jakiegoś tutaj jakiejś zwiechy, a po takim długim nagrywaniu to jest bardzo możliwe, więc... A, co tu jeszcze? Nasz wnuk sadystyczny, no... On może być szpiegiem, więc w sumie tylko, że nasz władca jest... bo kto, my go wychowujemy, ale jesteśmy współczujący, więc... Wiecie co? Nie, nie chcemy. Chociaż to nie byłoby złe dla niego przy jego... preferencjach, kurde, no nie, ale to jest całkowicie nie roleplayowe, jesteśmy współczujący, więc niech będzie ambitny, no, jako wnuk cesarza ma prawo, no i syn króla, w sumie jednego z potężniejszych. Tymczasem niech tutaj nasze armie maszerują, powinny być w stanie rozbić wroga, zobaczymy. Na razie skończymy na tym. No pięknie, że możemy to wszystko zająć w jednej wojnie. Wyrównamy troszkę nasze granice i będziemy jakby mieli możliwość kolejnej ofensywy na zachodzie w przyszłości. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia.